Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy na kanale Reset Obywatelski. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy. Będziemy dzisiaj mówić o człowieku wyjątkowym, człowieku niezwykłym, o człowieku, który wywarł wielki wpływ na naszą rzeczywistość. No i jakoś tak się dzieje, że ten człowiek, choć jego nazwisko jest powszechnie znane, kojarzony jest z przeszłością dla wielu widzów zamierzchłą, czyli z początkiem lat 90. Mowa o Bogusławie Baksiku, jednym z dwóch założycieli słynnej spółki ArtB albo ArtB. Jakoś się tak utarło, że się mówi na nią ArtB. Może dlatego, że właściciele bardzo starali się podkreślać, że to jest spółka światowa, anglojęzyczna, nawet wypuścili w polskich telewizjach na początku lat 90. reklamę po angielsku, co było niemałym szokiem dla sporej części publiczności. Jeszcze większym szokiem powinno być to, że założyciele spółki ArtB, Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Baksik, nagle z niczego stworzyli właściwie nie jedną spółkę, tylko gigantyczną piramidę i pajęczynę spółek związanych z ArtB lub należących do ArtB. Nagle nie wiadomo skąd obracali miliardami, a jeszcze parę lat wcześniej, właściwie rok wcześniej czy dwa lata wcześniej, obaj panowie byli muzykami grającymi w zespołach chrześcijańskich i to nie katolickich, tylko protestanckich. Jeden z nich był zielonoświątkowcem, drugi był baptystą. Czyli jakby to powiedzieć, muzyka chrześcijańska nawet w katolickiej Polsce jest niszowa, muzyka protestancka to jest nisza niszy, panowie żadnymi gwiazdami nie byli, a przede wszystkim nie byli biznesmenami. Natomiast w ciągu roku stali się miliarderami i latali helikopterem po Polsce z walizkami wypełnionymi gotówką, którą wpłacali to tu, to tam. Nazywano to grą w oscylator, wykorzystywano różnice między oprocentowaniem kredytów walutowych, złotówkowych. Ja nie będę teraz w to wchodził, to jest po prostu trik na cyferkach, wykorzystanie luki, która istniała. I tak się składa, że w rozmowach z dziennikarzami, tutaj polecam bardzo dwie książki, jedna się nazywa Ścigani i napisał ją wybitny dziennikarz śledczy Piotr Pytlakowski. To jest rozmowa z Andrzejem Gąsiorowskim i Bogusławem Baksikiem, taki wywiad rzeka, i Pytlakowski był krytykowany, bo mówiono, że jak to jest, że dziennikarz śledczy i to tak przenikliwy jak Pytlakowski rozmawia z tymi dwoma aferzystami sobie i pozwala im właściwie mówić wszystko, nie sprzeciwia się im, grzecznie wysłuchuje, co oni mówią. Ja jestem akurat bardzo zadowolony z tego powodu, że Pytlakowski w taki sposób rozmawiał z Gąsiorowskim i Baksikiem, bo oni w tej rozmowie się wyluzowali i powiedzieli dużo rzeczy, których raczej by nie powiedzieli, gdyby byli bardziej ostrożni, gdyby się bardziej kontrolowali. Druga książka, no to jest książka, którą wydało wydawnictwo. Wydało ją wydawnictwo, którego nie polecam, mianowicie wydawnictwo Fronda, i jak mówię te słowa, to coś mi się ściska w żołądku, niemniej jednemu. Natomiast książka się nazywa Most, tajna operacja przerzutu Żydów, napisał ją Dariusz Wilczak. I w przeciwieństwie do wydawnictwa, książka jest przyzwoita, można powiedzieć, że też nie sięga do głębi, ale zawiera dużo faktów, które jak ktoś umie czytać fakty i kojarzyć się z innymi faktami, to się robi bardzo, bardzo ciekawie. Z tych książek się dowiadujemy, że Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Baksik o tym, że można w sposób kreatywny wykorzystywać luki w prawie bankowym i różnice, i w regulaminach bankowych i różnice w oprogramowaniu kredytów, że dowiedzieli się, że można je wykorzystywać w sposób kreatywny, tworząc z zera miliardy. Z tych książek dowiadujemy się, że Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Baksik dowiedzieli się o takiej niezwykle korzystnej możliwości wykorzystania różnic w oprocentowaniu bankowym od swoich znajomych z Izraela.
No, Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Baksik zaczęli wykorzystywać te luki i te różnice w oprocentowaniu i grać w oscylator od samego początku swojej działalności, czyli już na przełomie 89-90 roku już powinni byli o tym wiedzieć i mieć ten mechanizm dobrze w głowie zapamiętany, ponieważ zaraz potem zaczęli ten mechanizm na wielką skalę stosować. Ale w latach 89-90 Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Baksik jeszcze nie byli uciekinierami żyjącymi w Izraelu, jeszcze nie ogłosili, że odkryli w sobie żydowskie korzenie, co prawdopodobnie jest czystą fikcją. Jeden i drugi pan są polskimi protestantami i raczej te opowieści o żydowskich przodkach to się pojawiły później, kiedy panowie walczyli o obywatelstwo w Izraelu. Więc co oni wtedy na samym początku lat 90. mieli wspólnego z Izraelem? Od samego początku, jak tylko powstały ich spółki, te spółki były, czy też ci panowie, właśnie ich założyciele byli wykorzystywani przy okazji tak zwanej operacji Most. Operacja Most to była wspólna operacja służb specjalnych sowieckich, izraelskich, PRL-owskich oraz jeszcze służb specjalnych z kilku innych państw komunistycznej Europy Wschodniej. Te służby specjalne razem się dogadały, żeby przerzucić na początek kilkadziesiąt tysięcy Żydów ze Związku Sowieckiego, który właśnie się rozpadał, do Izraela. Postanowiono to zrobić w sposób niezwykle dyskretny, ponieważ no wiele względów przemawiało za zrobieniem tego po cichu. Z jednej strony Związek Sowiecki jeszcze do niedawna uważał Izraela za jednego ze swoich, uważał państwo Izrael za jednego ze swoich największych wrogów. A w każdym razie był to kraj potępiany za i słusznie, i niesłusznie, słusznie za to, co za prześladowania Palestyńczyków, niesłusznie za to, że w ogóle się przed Palestyńczykami bronił, no bo kwestia konfliktu izraelsko-palestyńskiego, jak wiemy, jest bardzo złożona i każda ze stron ma jakieś racje na swoją obronę. Ale najważniejsze było to, że Palestyńczycy, którzy wtedy uprawiali terroryzm w całej Europie i na całym świecie, a w każdym razie mieli jeszcze ciągle siatkę terrorystyczną zdolną do dokonywania różnych ataków, Palestyńczycy mogli nie chcieć takiej imigracji, ponieważ zwiększenie ilości Żydów wzmacniało państwo Izrael, no a Palestyńczycy nie chcieli wzmocnienia państwa Izrael, tylko wręcz przeciwnie. Obawiano się, że wracający Żydzi po drodze mogą być obiektem ataków terrorystycznych. Dlatego operacje przeprowadzono po cichu, a pieniądze i także urządzenia techniczne przerzucano przy pomocy, między innymi przy pomocy spółek Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogusława Baksika. I tutaj poproszę o pierwszy skan, którym się posłużymy jako ilustracją. Poproszę naszą realizatorkę Asiator. Tak, to jest zdjęcie, które Dariusz Wilczak zamieścił też w swojej książce Most. To jest zdjęcie, na którym widzimy, że do generała Erwina Rozłubirskiego z polskich władz pisze przedstawiciel tak zwanego Szabaku, czyli to jest Izraelska Służba Bezpieczeństwa i Kontrwywiad, określana popularnie jako Shin Bet. Pisze wysoki rangą oficer Szabaku Yossi Ginosar, pisze na przykład o sprzętach elektronicznych, które mogłyby zostać przekazane przy tej okazji, żeby chronić Żydów, którzy ze Związku Sowieckiego przez Polskę będą jechać do Izraela. Można się łatwo domyśleć, że dla polskich służb, które wtedy były bardzo profesjonalne, ale równocześnie bardzo słabe technicznie, tam byli znakomici
funkcjonariusze, ale technika była komunistyczna i zacofana. Można się domyśleć, że operacja Most stanowiła dla polskich służb okazję nie tylko, żeby sobie zaskarbić wdzięczność i pozyskać kontakty w Izraelu i na całym Zachodzie, bo cały Zachód lub niemal cały Zachód kibicował akcji wyjazdu Żydów ze Związku Sowieckiego, który był dla nich nieprzyjazny, antysemicki i ciągle jeszcze komunistyczny. Ale wykorzystali tę okazję też, żeby sporo zarobić i wykorzystali też tę okazję, żeby się obłowić w sprzęt albo przynajmniej zapoznać z najnowszym sprzętem. I tak się niezwykle składa, że ten sam oficer Szabaku, wysoki rangą, Yossi Ginosar, później pracował w Izraelu w jednej z firm należących do Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogusława Baksika. Zapewne panowie się wtedy zaznajomili i Baksik i Gąsiorowski okazali wdzięczność Ginosarowi, zatrudniając go w swojej firmie. Byłem w Izraelu, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o tej sprawie. Wszyscy tam mówili o Ginosarze, że to człowiek, który w pewnym momencie stracił honor i zaczął zarabiać pieniądze tylko i wyłącznie, podczas kiedy oficer izraelskich służb specjalnych może oczywiście zarabiać pieniądze, ale musi dbać o swój honor. Jedna rzecz mnie szczególnie intrygowała. Dlaczego Ginosar zajmował się tymi sprawami? Sprawdzam tutaj w książce Wilczaka, z jakiego okresu jest ten list. Ten list jest nawet z 91 roku. Tymczasem Ginosar oficjalnie wyleciał z Szabaku i to w Niesławie w 86 roku. Tak przynajmniej podają liczne media, między innymi The Guardian. Zadałem to pytanie, rozmawiałem w Izraelu z pewnym źródłem, które sprawami Szabaku, czyli Shin Bet, na tych sprawach zna się dobrze. Pytałem o to, jak to możliwe, że Ginosar po tym, jak wyleciał z Szabaku, zajmował się takimi sprawami. Dowiedziałem się, że Ginosar po tym, jak oficjalnie wyleciał z Szabaku, nadal działał jak oficer Szabaku i tak był przez służbę traktowany, między innymi przesłuchiwał bardzo ważnego sowieckiego szpiega, którego złapano w Izraelu. To by znaczyło, że informacja o tym, że Ginosar jest wyrzucony z Szabaku, była poniekąd informacją pod publiczkę. Ginosara wyrzucono dlatego, że chronił swoich podwładnych, którzy zabili palestyńskich więźniów, no ale więźniów terrorystów już rozbrojonych, więc należało ich traktować jak jeńców. Zresztą ani jeńców, ani więźniów nie wolno zabijać, tymczasem zabito bezbronnych więźniów, czy też bezbronnych jeńców, powiedzieliby Palestyńczycy, którzy swoich bojowników traktują jak żołnierzy. I no za coś takiego oczywiście powinni zostać żołnierze, którzy tego dokonali, czy funkcjonariusze Szabaku powinni zostać jak najsurowiej ukarany, ich dowódca powinien zostać ukarany. Dowódca natomiast ich krył, tym dowódcą był Yossi Ginosar, który właśnie za to został z Szabaku wyrzucony. Ale najwyraźniej to wyrzucenie było tylko formalne, a nadal Szabak traktował go jak swojego i dawał mu różne misje do spełnienia. I tutaj, kiedy rozmawiamy o panu Ginosarze, który tak bardzo, tak blisko był związany, on już nie żyje, więc mówię w czasie przeszłym, który tak blisko był związany z Andrzejem Gąsiorowskim i Bogusławem Baksikiem, który współpracował z nimi przy operacji Most, a potem pracował przy ich firmie w Izraelu, to musimy powiedzieć też o Szabtaju Kałmanowiczu. Poproszę o screen numer 2. To jest to zdjęcie, które zaraz Państwo zobaczą. To jest właśnie Szabtaj Kałmanowicz. Tak, to był bardzo ważny szpieg rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, który został zatrzymany w Izraelu
i którym zajmował się właśnie Jossi Ginosar. Tak się składa, że Szabtaj Kałmanowicz był związany z Siemionem Mogilewiczem i z innymi rosyjskimi supergangsterami, którzy założyli tak zwaną mafię sądzewską, współpracującą z rosyjskimi służbami specjalnymi, przede wszystkim z wywiadem wojskowym GRU. To jest bardzo interesująca okoliczność, ponieważ pan Szabtaj Kałmanowicz jeszcze w naszej historii powróci, i dlatego też, że z mafią sądzewską Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Baksik, jak się okaże, mieli później swoje powiązania. Wróćmy do historii Andrzeja Gąsiorowskiego i Bogusława Baksika w Polsce. Teraz opowiedzieliśmy sobie o ich powiązaniu nie jedynym izraelskim, ale być może tym najciekawszym, czyli o Jossim Ginosarze i Szabtaju Kałmanowiczu. A teraz wróćmy do Polski, do początku lat 90. i powiedzmy sobie jeszcze parę słów o tym, co wtedy Andrzej Gąsiorowski i Bogusław Baksik robili. Ale najpierw proponuję krótką muzyczną przerwę, żebyśmy mogli przetrawić to, co usłyszeliśmy, i powędrować dalej razem z Bogusławem Baksikiem przez jego niezwykłe życie. The moment when you have to turn around, refrain from crying, the same old scar starts to bleed again. We cannot escape from, it's getting colder and the sky is crying. I can hear the thunder, the storm is coming. Try to pull me into your desire before the sun will shine again for us. The storm is
Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Jesteśmy znowu, rozmawiamy o niezwykłych przygodach i niezwykłym życiu superaferzysty Bogusława Baksika. Opowiedzieliśmy o tym, jak to Baksik oraz jego przyjaciel Andrzej Gąsiorowski, którzy założyli razem spółkę ArtBi przy okazji wielkiej operacji sowieckich, PRL-owskich i izraelskich służb specjalnych, operacji Most, pomagali przerzucać tysiące Żydów ze Związku Sowieckiego do Izraela. Przy tej okazji zaprzyjaźnili się z takim niezwykłym dosyć oficerem Szabaku, czyli Shin Bet, izraelskiego kontrwywiadu i służby bezpieczeństwa, służby wojskowej służby bezpieczeństwa, z panem Yossim Ginosarem, który później pracował w izraelskiej spółce Gąsiorowskiego i Baksika. Powiedzieliśmy sobie, że to jest ciekawa postać, ten pan Yossi Ginosar, i jeszcze do pana Ginosara wrócimy, ale spróbujmy sobie od samego początku wyobrazić, jak to z tym Baksikiem i Gąsiorowskim było. Oni opowiadają swoją wersję w książce Most Dariusza Wilczaka, w książce Ścigani Piotra Pytlakowskiego, a jakiś czas temu Kanal Plus, chyba 2 lata temu, taki paradokumentalny, czy też pseudodokumentalny serial o Baksiku i Gąsiorowskim wyemitował, i przyznam, że ja byłem w szoku, jak to oglądałem, bo ja nie wyobrażam sobie, jak może poważny dziennikarz czy dokumentalista zrobić taki serial, w którym tych dwóch przestępców jest przedstawionych jako niemalże anioły biznesu, no, które się wzbogaciły tylko przy pomocy swego czystego artystycznego talentu, nie? No bo jeden był muzykiem, drugi był muzykiem i wygrali sobie te miliardy brzdąkając na bałałajce. No to jest dosyć absurdalna historia. Talent artystyczny rzadko kiedy się sprawdza jako biznesowy, a panowie z zer zrobili miliardy. Nie mieli nic, nagle stali się miliarderami. Wtedy wiele osób się dorabiało, ale nikt nie dorobił się miliardów w ciągu roku i kilkuset co najmniej spółek należących do tej piramidy ArtB, czy ArtB, jak oni nazywali swoją spółkę. I nigdzie właściwie nie otrzymujemy odpowiedzi jasnej, w jaki sposób oni tak naprawdę się dorobili. Słyszymy takie historie, że kupowali tanio, sprzedawali drogo, a i tak zarabiali na pędzącej inflacji, jak śpiewał o nich Kazik Staszewski, bo wykorzystywali różnice w oprocentowaniu kredytów, tak zwaną grę w oscylator uprawiamy. Dowiadujemy się, że przerzucali, że kupowali przeterminowane lub niskiej jakości produkty na zachodzie i sprzedawali je drożej w Polsce. Co wiele osób próbowało robić, ale nie było takie łatwe, bo nawet to, co było tanie na zachodzie, ciągle jeszcze było wtedy drogie w Polsce. Nie tak jak w poprzednich latach, ale różnica zarobków wciąż była ogromna. To jest nie do końca wyjaśnione. A nawet jeśli oni, nie wiadomo skąd, jakimś przypływie geniuszu udało im się dorobić, to też nie do końca wiemy, skąd ten przypływ geniuszu się wziął, bo przypływy geniuszu też nie biorą się z niczego. Człowiek, żeby mieć taki przypływ geniuszu, który pozwala na zrobienie miliardów od zera w ciągu roku, no to taki człowiek musi się długo uczyć, bardzo długo. Gąsiorowski i Baksik tłumaczą to trochę, próbują to jakoś tłumaczyć tym, że byli protestantami, jeden był zielonoświątkowcem, drugi baptystą, i jako tacy mieli pewne ułatwienia w podróży na zachód, bo amerykańskie kościoły protestanckie zapraszały współwyznawców z Polski w PRL-u, a ponieważ PRL-owskie władze, mówi się, że PRL-owskie władze obawiały się mniej kościołów protestanckich niż kościoła katolickiego, więc takie pozwolenia na podróż i paszporty protestantom wydawały, ale to też nie jest do końca prawda, bo PRL-owskie władze uważały, że te kościoły protestanckie, tak zwane ewangelikalne, jak na przykład zielonoświątkowy czy baptystyczny, to jest amerykańska agentura, więc wcale tak też ochoczo tych paszportów nie wydawały. Tymczasem Baksik i Gąsiorowski rzeczywiście sobie podróżowali.
Gąsiorowski był w Stanach, gdzie był podejmowany przez miejscowych współwyznawców i on twierdzi, że on się stał milionerem, a zaraz potem miliarderem, właściwie w ten sposób, że poznał taką Amerykankę, która postanowiła go nauczyć, jak się zachowuje milioner, a nawet miliarder, prezes wielkiej firmy, i on się tak dobrze w tę rolę wczuł, że traktowano go w biznesie poważnie i w ten sposób podpisywał milionowe kontrakty. No to jest trochę opowieść o nikodemiedyzmie, którą się może dobrze czyta, chociaż w sumie też nie do końca. Kiedy się czyta te ich opowieści, tak jak je zrelacjonowali dziennikarzom, to też nie do końca te opowieści się dobrze czyta, bo są pełne luk. Natomiast wiadomo, że od samego początku służby specjalne i polskie, i izraelskie, i sowieckie interesowały się firmami Gąsiorowskiego i Baksika, choćby w związku z tą operacją Most. I co się dzieje dalej? W latach 89-91 Baksik i Gąsiorowski zgromadzili niepotyczną fortunę, przejęli setki firm, wszczęto śledztwo w sprawie ArtB, obaj aferzyści uciekli, ponieważ zostali ostrzeżeni przez wysokiego urzędnika kancelarii prezydenta Wałęsy, ale nie był to człowiek związany z Wałęsą, był to człowiek związany z braćmi Kaczyńskimi, którzy wtedy obsadzili kancelarię prezydenta Wałęsy, ponieważ był taki czas, kiedy Jarosław i Lech Kaczyński bardzo blisko współpracowali z Lechem Wałęsą, którego dzisiaj uważają za agenta SB i głównego szkodnika. Ale nie mówimy dzisiaj o braciach Kaczyńskich, mówimy o innej parze, o Andrzeju Gąsiorowskim i Bogusławie Baksiku, a przede wszystkim o Bogusławie Baksiku. Gąsiorowski i Baksik oczywiście mogli liczyć w Izraelu na ciepłe przyjęcie ze względu na ich udział w operacji Most, ale zaskarbili sobie ciepłe uczucia nie tylko w Izraelu. Operacja Most przyczyniła się do powstania wielkiego prokremlowskiego lobby w Tel Awiwie i w Jerozolimie, w środowisku tak zwanych nowych Izraelczyków przybyłych z ZSRR. Tam Gąsiorowski i Baksik znaleźli potężnych przyjaciół, też przybyłych ze Związku Sowieckiego, jak na przykład multimilioner Boris Kogan. Tam Baksik i Gąsiorowski współpracowali z renegatami służb specjalnych, takimi jak pan Yossi Ginossar, którego wspomnieliśmy, z człowiekiem, który się nazywa Rafi Eitan i o którym też sobie za chwilę powiemy, z biznesmenami o rosyjskich powiązaniach, jak na przykład niejaki Józef Stern, a także z pewnym wysłannikiem Antoniego Macierewicza, ponieważ tak się składa, że również Antoniego Macierewicza coś łączy z Baksikiem i Gąsiorowskim. O tym wszystkim opowiemy za chwilę, bo to jest jakby to powiedzieć pieśń przyszłości, do której zaraz przejdziemy, ale musimy trzymać się porządku chronologicznego. Po tej ucieczce, kilka lat po tej ucieczce, Baksik został aresztowany w Szwajcarii. Baksik nie siedział w Izraelu, tylko podróżował po świecie, choć to było niebezpieczne. Wykorzystywał to, że od razu dostał paszport, no dość szybko dostał paszport izraelski, w którym jego nazwisko było zapisane literami izraelskimi oraz w angielskiej transkrypcji, czyli już nie Bogusław Baksik, tylko Bogusław Baksik, ponieważ polskie si Izraelczycy sobie przepisali w swoim alfabecie na szy, a izraelskie szy Anglicy i Amerykanie piszą przez SH. Więc na całym świecie poszukiwano pana Baksika, a pan Baksik, Izraelczyk Baksik, podróżował sobie po świecie bez większego problemu aż do 1994 roku, kiedy to Baksika aresztowano w Szwajcarii, następnie przekazano do Polski, gdzie po długim, długim postępowaniu sądowym, bo postępowania sądowe z udziałem pana Baksika są zwykle bardzo długie, w Polsce sądy działają powoli, ale pan Baksik się do tego przyczynia, ponieważ znika w trakcie postępowania sądowego, zapada na różne choroby, które mu uniemożliwiają uczestniczenie w postępowaniu sądowym, nie mówiąc już o przebywaniu w areszcie śledczym. Poszedł do więzienia za swoje oszustwa dopiero w 2002 roku, to znaczy
zaczął odbywać karę więzienia. I ta kara więzienia też ze względu na postępowanie sądowe została skrócona, także po 2 latach od wyroku Baksik wyszedł na wolność. A co się działo potem? Tak się składa, że nasi dziennikarze, kiedy mówią o Baksiku, to wracają do tych niezwykłych lat 90. i wspominają to, co było, natomiast mało kto się zajmuje tym, co Baksik robił później. A Bogusław Baksik jest człowiekiem, który po burzliwym początku swojej kariery raczej nie osiadłby na laurach, nie dałby się zamknąć w jakimś małym kraju, takim jak Izrael. Nie wybrałby spokojnego życia. To jest człowiek, w którego życiu się zawsze bardzo, bardzo dużo dzieje. Zanim sobie opowiemy o tym, co się działo po powrocie Baksika i po jego wyjściu z więzienia w 2004 roku, dodam jeszcze, że sprawdziłem oczywiście, co akta Instytutu Pamięci Narodowej mówią o Baksiku. W archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zachowały się akta, które dotyczą Bogusława Baksika. Akta dostępne są pod sygnaturą IPN BU 003090/219. IPN BU 003090/219. Akta zawierają zapis obserwacji Baksika prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa, przez Komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa w latach 89-90. SB-cy interesowali się ówczesną działalnością biznesową Baksika, nie tylko dlatego, że ona była prowadzona na granicy prawa, mówiąc delikatnie, ale dlatego też, że Baksik kontaktował się z cudzoziemcami. W lutym 90 roku SB dowiedziało się, że Baksik utrzymuje kontakty z obywatelami Związku Sowieckiego, Władikiem Posadzkim i Jerekiem Duszko. Władik Posadzki i Jerek Duszko. Tak się nazywali ci panowie. W aktach IPN znajdują się dane paszportowe obywateli sowieckich, Posadzkiego i Duszki, którzy kontaktowali się z Baksikiem. Ciekawostka. Obaj przybysze urodzili się w Nowy Rok. W dniu 1 stycznia, aczkolwiek Posadzki w 1961 roku, a Duszko w 1963 roku. Czy to może coś znaczyć? Nie wiadomo. Może to jest absolutny przypadek, zabawny. Mówi się, że dzieci urodzone w niedzielę nie chcą pracować, jest taki przesąd. Mówi się, że dzieci urodzone w Nowy Rok jeszcze bardziej nie lubią pracować. Też się zetknąłem z takim przesądem. Ale bardziej intrygujące jest coś inna okoliczność, coś innego. Mianowicie to, że w naszych, oczywiście o wiele późniejszych czasach, portale Bellingcat i Insider Russia przyłapały kremlowski wywiad wojskowy GRU na niestarannym fabrykowaniu paszportów. To niestaranne fabrykowanie paszportów między innymi polegało na tym, że u różnych osobników niektóre dane się powtarzały. Może w 1990 roku GRU wykazywało jeszcze mniej kreatywności przy tworzeniu fałszywych danych paszportowych. Cóż, za tą hipotezą zdaje się przemawiać taka okoliczność, że kiedy tylko SB dowiedziało się, że Baksik spotyka się z obywatelami Związku Sowieckiego, Władikiem Posadzkim i Jerekiem Duszko, to przestało obserwować Baksika. Tak jakby uznało, że sowieccy towarzysze wiedzą, co robią, spotykając się z Baksikiem, i należy Baksika pozostawić ich opiece. Można założyć też, że jednak nadal SB obserwowało Baksika, ponieważ zaraz potem został utworzony UOP, więc właściwie to już nie SB obserwowało Baksika, tylko ci SB-cy, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie i przeszli do UOP. Tyle, że o tym się nie dowiemy, ponieważ dokumenty UOP, czyli dokumenty Urzędu Ochrony Państwa, pierwszych służb cywilnych wolnej Polski, które zastąpiły SB. Te dokumenty niestety nie znajdują się w IPN. Być może dokumentacja wcale się nie kończy, tylko dalszy jej ciąg znajduje się w tajnym archiwum Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, następczyni UOP.
Tak się również składa, że niektóre dokumenty SB, które powinny znajdować się od dawna w IPN, wbrew prawu, przetrzymuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która je sobie wypożyczyła i nie oddała. Prezes IPN jeszcze w zeszłym roku groził nawet krokami prawnymi przeciwko Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, domagając się zwrotu tych dokumentów, ale najwyraźniej ktoś z nowych pisowskich władz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przemówił mu do rozumu, bo nie słychać już o żadnych awanturach w tej sprawie. Najwyraźniej ABW trzyma sobie jeszcze różne esbeckie dokumenty, włącznie z tymi łopowskimi, i być może tam są też inne esbeckie dokumenty dotyczące Bogusława Baksika. O dalszych losach Bogusława Baksika w czasach już nam bliższych porozmawiamy sobie znowu za chwilę, ale ja naprawdę muszę sobie zrobić jeszcze jedną herbatę, czego też Państwu życzę i co Państwu radzę, ponieważ czeka nas jeszcze godzina i 20 minut opowieści o niezwykłych losach, przygodach, a nawet wyczynach Bogusława Baksika. Więc proszę naszą realizatorkę Asiator o chwilę muzyki, podczas której będę mógł sobie dolać wody do herbaty. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy. Rozmawiamy o Bogusławie Baksiku i o jego niezwykłych losach. Przeskoczmy teraz do roku, do lat 2000, do tego, co
robił Bogusław Baksik po tym, jak już wyszedł z więzienia. A nawet wróćmy jeszcze chwilę wcześniej, ponieważ Baksik odbył karę więzienia, znaczy Baksik wyszedł z więzienia w roku 2002, jeśli dobrze pamiętam. Nie, w 2002 poszedł, w 2002 zaczął odbywać karę więzienia po wyroku, w 2004 wyszedł z więzienia już po odbyciu skróconej kary. Natomiast wcześniej jeszcze chwilę, w 2000 roku Bogusław Baksik został prezesem zakładów futrzarskich w Kurowie. Stanowisko to zaoferował Baksikowi właściciel tych zakładów, Wiesław Peciak. Peciak to człowiek związany z gangiem pruszkowskim, dobry znajomy Andrzeja Pershinga Kolikowskiego. A jak podają liczne źródła, wielu dziennikarzy śledczych, ale także sam słynny Jarosław Masa Sokołowski, gangster, rosyjskim partnerem i kontrahentem gangu Pruszkowskiego była mafia sącewska. Wielka postsowiecka organizacja przestępcza, współpracująca ze służbami specjalnymi Kremla, i z jej założycielami był związany Szabtaj Kałmanowicz, którym agent rosyjskiego wywiadu wojskowego w Izraelu, którym z ramienia izraelskich służb zajmował się Yossi Ginosar, dobry znajomy Bogusława Baksika, pracujący później w jednej z izraelskich firm Baksik. To okoliczność, którą warto odnotować, bo jeszcze do mafii sącewskiej i do Szabtaja Kałmanowicza i do pana Yossiego Ginossara wrócimy. W 2011 roku Bogusław Baksik został prezesem zarządu spółki Signum. Miało to miejsce rok po tym, jak spółka Signum przeniosła się ze Szczecina do Lublina, aby zająć się produkcją silników samochodowych, jeśli wierzyć temu, co spółka Signum podała we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. Tak się składa, że wcześniej spółka Signum nazywała się Sagiz, przez Z na końcu, została zarejestrowana w Szczecinie. Proszę tutaj o trzeci skan, który się nazywa Sagiz Signum, skan numer 3. Na tym skanie widać, że spółka Sagiz nazywała się później Signum. To jest skan z internetowego monitora sądowego i gospodarczego, który bardzo dokładnie przekazuje dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Co jeszcze możemy na temat tej spółki przeczytać w internetowym monitorze sądowym i gospodarczym? Otóż, i teraz poproszę o skan numer 4, otóż okazuje się, że spółka została zarejestrowana w Szczecinie w roku 1999 przez notariusza Andrzeja Milczanowskiego. Andrzej Milczanowski nie zawsze był notariuszem. Wcześniej Andrzej Milczanowski był w latach 1990-92. Andrzej Milczanowski był dwukrotnie szefem Urzędu Ochrony Państwa, czyli cywilnych służb specjalnych Rzeczypospolitej Polskiej działających w latach 1990-2002. Andrzej Milczanowski w latach 1992-95 zajmował stanowisko ministra spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej. To bardzo dziwne, że Andrzej Milczanowski, szef Urzędu Ochrony Państwa, później minister spraw wewnętrznych, po tym jak odszedł już z polityki i został notariuszem, rejestruje akurat tę spółkę, którą później przejmie Bogusław Baksik. Należy odnotować, że Milczanowski odegrał kluczową rolę w tak zwanej aferze Olina. W 1995 roku oskarżył ówczesnego premiera Józefa Oleksego o współpracę z sowieckimi i rosyjskimi służbami specjalnymi. Wszystko wskazuje na to, że informacje o rzekomej współpracy Oleksego ze służbami Kremla były fałszywe.
Podrzucił je Polakom agent rosyjskiego wywiadu Grigori Jakimiszyn, zapewne w celu destabilizacji i kompromitacji Polski. Milczanowski jednak wziął słowa Jakimiszyna za dobrą monetę. I dodajmy sobie, że Milczanowski był tu bardzo ważny, bo wcześniej był opozycjonistą, był uważany powszechnie za człowieka honoru, był też mistrzem zen, więc uważano, że jest człowiekiem, no, który bardzo dość intensywnie pracuje nad sobą i raczej by nie skłamał, a też trudno kogoś takiego oszukać. W latach 90. mistrzowie zen cieszyli się w Polsce bardzo dobrą opinią. Później być może zainteresowanie tego rodzaju praktykami z Dalekiego Wschodu minęło, ale w latach 90. jeszcze uważano to za formę doskonalenia siebie, a nawet niekiedy psychoterapii. Tak czy inaczej, Milczanowski cieszył się powszechnym szacunkiem i bez jego udziału prawdopodobnie trudno byłoby rozkręcić aferę Oleksego do takiego stopnia. Nie wiemy, czy Bogusław Baksik miał coś wspólnego ze spółką Sagi z Signum przed 2011 rokiem, ale mimo to musimy tutaj odnotować kolejną, dosyć niezwykłą koincydencję. Otóż w 2011 roku, gdy Baksik został prezesem spółki Signum, mieściła się ona w Lublinie przy ulicy Mełgiewskiej 9F na terenie zlikwidowanych zakładów DU w sąsiedztwie ośrodka medycznego DMP. Prezesem tego ośrodka jest Jerzy Portka, były szef Lubelskiego Urzędu Ochrony Państwa. Tego samego, którego szefem był Andrzej Milczanowski. Według lubelskich informatorów Portka przez wiele lat odgrywał znaczącą rolę na całym obszarze zlikwidowanych zakładów DU. Tam było wiele firm, nie tylko firma Portki, ale Portka był tam nie tylko jednym z wielu wynajmujących pomieszczenia, podobnie jak Baksik. Portka był tam niejako szarą eminencją całego tego obszaru zlikwidowanych zakładów DU. Działo się tak między innymi za sprawą jego bliskiej, choć nieraz burzliwej znajomości z syndykiem masy upadłościowej tych zakładów, Leszkiem Liszczem. Za czasów PRL Portka był esbekiem, funkcjonariuszem komunistycznej służby bezpieczeństwa SB. Po upadku komunizmu Jerzy Portka pozostał w służbach specjalnych, a w 1992 roku awansował na szefa lubelskiego UOP. Kto go mianował na to stanowisko? Ówczesny minister spraw wewnętrznych Antoni Macierewicz i szef UOP Piotr Naimski, przyjaciel Macierewicza i jego prawa ręka. Skąd ten awans? Otóż Portka miał przynieść Macierewiczowi i Naimskiemu dokumenty obciążające Roberta Jerzego Luśnię. Luśnia to były płatny konfident SB, a zarazem bliski współpracownik Antoniego Macierewicza. Bliski i wieloletni. Macierewicz i Luśnia współpracowali od 80 do 2010 roku, jeśli nie dłużej. W latach 80. Luśnia jako konfident SB prowadzony był przez SB-ka Józefa Nadworskiego. Nadworski współdziałał również z sowieckim, później rosyjskim wywiadem wojskowym GRU. Oskarżono go też już w wolnej Polsce o współpracę z rosyjską mafią. Dzięki Portce minister Antoni Macierewicz mógł ukryć dokumenty, które kompromitowały Luśnię, gdyż dotyczyły jego współpracy z SB. Powiązania Jerzego Portki z Antonim Macierewiczem, Piotrem Naimskim i Robertem Luśnią zostały dokładnie opisane w książce Macierewicz i jego tajemnice. Dodajmy jeszcze, że sam syndyk masy upadłościowej tych zakładów DU, na których panowie Portka i pan Bogusław Baksik, nasz dzisiejszy bohater, osiedlili się ze swoimi firmami, również syndyk Liszcz miał swoje przejścia, kontakty i relacje ze służbą bezpieczeństwa,
które to relacje do dziś w kręgach lubelskich wywołują dużo zainteresowania, ale nie będziemy się w to zagłębiać, bo nie Portka, nie Liszcz, aczkolwiek bardzo interesujące osoby, nawet nie Macierewicz są dzisiaj naszymi bohaterami, tylko Bogusław Baksik, który tak dziwnie na swojej drodze ciągle spotyka firmy związane ze służbami specjalnymi i ludzi związanych ze służbami specjalnymi. Czy to PRL-owskimi, czy izraelskimi, czy też znowu z Urzędem Ochrony Państwa, czyli pierwszymi cywilnymi służbami specjalnymi wolnej Polski. A za chwilę zaczną się dziać rzeczy zupełnie już niezwykłe. Przeniesiemy się 2 lata później, czyli do grudnia 2013 roku, ale zanim to się stanie, znowu zrobimy sobie małą pauzę. Poproszę naszą realizatorkę Asiator, której bardzo dziękuję, żeby znów nam dała chwilę muzyki po to, żebyśmy mogli przyswoić sobie to, co usłyszeliśmy. I'm tired of trying.
Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy na kanale Reset Obywatelski. Opowiadamy sobie dzisiaj o niezwykłych losach Bogusława Baksika i przenosimy się teraz do grudnia 2013 roku. W naszej historii będzie występować teraz dwóch prezesów. Dwóch szwajcarskich prezesów. A w każdym razie jeden na pewno jest szwajcarski, drugi być może jest francuski, bo jest prezesem francuskiej firmy, ale tak się składa, że obaj panowie mają imiona francuskie, a nazwiska niemieckie, więc będę ich imiona wymawiał z francuska, a nazwiska z niemiecka. To będzie taki szwajcarski miks. Będzie też trochę może łatwiej się zorientować, kto jest kto, bo niestety się oni dość podobnie nazywają. Więc jest sobie szwajcarska firma Vectronix, i jej prezesem jest Jean Harter. A szwajcarska firma Vectronix należy do francuskiej firmy Safran, której prezesem jest Jean-Paul Hertemann. Czyli Jean Harter to jest pierwszy prezes, a drugi to jest Jean-Paul Hertemann. I Jean Harter jako prezes firmy córki Vectronix jest podwładnym de facto, jest zależny od prezesa firmy Safran, od prezesa Jean-Paula Hertemann. Więc w grudniu 2013 roku zbliżają się święta, zapewne już miły nastrój ogarnia prezesa Jeana Hartera, który myśli sobie o tym, że przez parę dni będzie już nie będzie musiał się przejmować sprawami swojej firmy, będzie mógł pobyć z rodziną, odwiedzić na przykład matkę, ojca. No ale nagle dostaje telefon. Prezes Jean Harter dostaje telefon od swojego de facto szefa, prezesa Jean-Paula Hertemann. Dlatego prezes Harter nie dziwi się, gdy prezes Hertemann wydaje mu poufne polecenie. Jaka jest treść polecenia? Trzeba potajemnie przelać spore kwoty na Cypr, do Chin, USA i Polski. Przelewy do Polski w dwóch transzach. W jednej transzy o wysokości 1 500 200 1 200 euro, ponad 1,5 miliona euro, i druga transza odrobinę niższa, 1 278 400 euro. Więc obie te transze, które razem dają prawie 3 miliony, trochę mniej niż 3 miliony euro, mają trafić na konto firmy o szczególnej nazwie From Their Company. From Their Company, czyli po angielsku spółka stamtąd. Nie wiem, jak ja bym się czuł, gdybym był prezesem szwajcarskiej firmy i ktoś by mi powiedział, musi pan wysłać nagle 3 miliony euro do firmy, która się nazywa firma stamtąd i jest z Polski. No ale prezesi szwajcarskich firm pewnie nie do takich rzeczy są przyzwyczajeni i nie takie kwoty w różne dziwne miejsca wysyłali, a jeszcze chętniej z nich przyjmowali. Więc prezes szwajcarskiej firmy jest odrobinę zdziwiony, ale dowiaduje się, że dostanie maila, w którym drugi prezes, jego szef, prezes Hertemann, potwierdzi swoje polecenie. I prezes Harter dostaje tego maila, mówi sobie, no tak, no najwyraźniej, skoro to już przyszło potwierdzone mailem, to trzeba to wysłać. Prezes Harter nie zauważa pewnego drobiazgu. Mail nie przychodzi od prezesa Hertemana, tylko od nieistniejącego prezesa Hertmana, bez E. Tam powinien być Hertemann, a jest Hertmann. Ktoś stworzył konto mailowe o niemal identycznym adresie, co adres mailowy prezesa Hertemann. Jedyna różnica to brak literki E w nazwisku. No ale prezes Harter może okularów nie założył. No, ludziom się takie pomyłki zdarzają, nawet dość często. Prezes Harter wysyła pieniądze do wskazanych zagranicznych banków, w tym do Polski, do spółki stamtąd, czyli do From Their Company. Niedługo potem dowiaduje się od swojego szefa, prezesa Hertemana, że ten wcale mu takiego polecenia nie wydał. Prezes Harter jest zdumiony.
Rozmówca brzmiał zupełnie jak pan prezes Hertemann, powie później w śledztwie. Czyli mamy do czynienia z oszustwem prostackim, a jednak profesjonalnym. Adres mailowy był prawie identyczny, a głos w słuchawce był dobrze zimitowany, podrobiony. Nie wiemy, kim był ten tajemniczy niby prezes w słuchawce, genialnym imitatorem głosu być może, a być może ten efekt imitacji głosu osiągnięto za pomocą jakiegoś technicznego, jakiejś technicznej sztuczki, jakiegoś oprogramowania. Skąd się wzięła spółka stamtąd, czyli From Their Company? O tym wiadomo trochę więcej. Spółkę zarejestrowano w Wielkiej Brytanii, jednak konto bankowe firmy znajduje się w Polsce. Zapewne dlatego, że prezesem zarządu spółki stamtąd, czyli From Their Company, jest Bogusław Baksik. Gdy w grudniu 2013 roku Baksik dostaje miliony euro od oszukanego prezesa Hartera, co robi z nimi Baksik? Od razu każe je przelać dalej. Dokąd? Na konto założone przez Macieja W., przedstawiciela cypryjskiej firmy Reunerta Holdings Limited. Czy jeśli gdyby to czytać z niemiecka, byłoby to Reunerta. No ale chyba trzeba to czytać Reunerta, bo Cypr to Cypr, to Grecja. No nie Grecja, ale obszar kultury i języka greckiego. W jakim banku znajdowało się konto firmy From Their Company, na które przyszły pieniądze wyłudzone od szwajcarskiego prezesa? W banku BZWBK, którego prezesem był wtedy Mateusz Morawiecki, obecnie premier RP. Jego ojciec, Kornel Morawiecki, korzystał z pomocy Baksika przy tuszowaniu machinacji finansowych, o czym sobie za chwilę opowiemy. Jak wiemy, Morawiecki nie jest etycznym rygorystą, ale jego pracownicy zachowali się przyzwoicie, gdy zobaczyli miliony lądujące na koncie Baksika. Nic jeszcze nie wiedzieli o oszustwie, które miało miejsce w Szwajcarii, o fałszywym niby prezesie Hertmanie bez E, ale nabrali podejrzeń ze względu na nagły przypływ wielkich sum. Powiadomili bankowe biuro do spraw prania pieniędzy o transakcji, której warto się przyjrzeć. Biuro kazało zamrozić pieniądze na koncie Baksika. Wtedy w warszawskim oddziale BZWBK pojawił się Bogusław Baksik razem z Maciejem W., przedstawicielem cypryjskiej firmy Reunerta Holdings Limited. To ta, której Baksik chciał przesłać pieniądze wyłudzone w Szwajcarii. Obu panom towarzyszyła osoba trzecia, tajemniczy brunet. Później się okaże, że był nim niejaki Piotr N. ze Szczecina. Nie wiadomo, skąd się tam wziął, gdyż oficjalnie nie miał nic wspólnego ze sprawą. Maciej W. i tajemniczy Piotr N. gwałtownie żądają odmrożenia pieniędzy. Pan Baksik chce wykonać przelew na konto Reunerta Holdings Limited. Pan Maciej W. chce ten przelew dostać. Natychmiast. Baksik też naciska, ale mniej gwałtownie, jak zwykle sprawia wrażenie trochę wycofanego. Baksik po mistrzowsku udaje człowieka zamyślonego i nie do końca rozgarniętego, w tym jest bardzo dobry. Niestety dla jego ofiar jest więcej niż rozgarnięty. Tymczasem w Szwajcarii prezes Harter odbywa burzliwą rozmowę z prezesem Hertemanem, tym prawdziwym. Prezesi donoszą organom ścigania o oszustwie, doniesienie trafia również do polskiej prokuratury. Baksik zostaje przesłuchany. Podczas przesłuchania upiera się Baksik, jakoby szwajcarska firma Vectronics przelała mu pieniądze w imieniu jego dawnego partnera biznesowego z Izraela, niejakiego Meira Bara. Meir Bar miał być winien pieniądze Baksikowi, dlatego jakoś się dogadał ze Szwajcarami, żeby ci spłacili za niego dług. Ale Szwajcarzy nic o tym nie wiedzą. Przedstawiciele firmy Vectronics zeznają, że nigdy nie dogadywali się z żadnym Meirem Barem. Baksik próbuje również wyjaśnić pośpiech, z jakim chciał przesłać pieniądze cypryjskiej firmie Reunerta Holdings Limited, należącej do pana Macieja W. Twierdzi, że widział dobry interes w nabyciu obligacji tej firmy. I tu znowu mija się z prawdą. Powołany przez organy ścigania rzeczoznawca stwierdza, że zakup obligacji Reunerty nie był w żaden sposób opłacalny dla Baksika i jego spółki stamtąd.
Kim jest Maciej W., który miał być beneficjentem operacji? Archiwum warszawskiego sądu przechowuje dane skopiowane przez policję z telefonu komórkowego Macieja W., albowiem w archiwum warszawskiego sądu można znaleźć te wszystkie informacje, które wam teraz przekazuję. Wszystko, co wiem, wiem stąd, że spędziłem dobry miesiąc w tak zwanym pokoju czytaczy, czyli w pokoju, który się znajduje w takiej dużej właściwie sali, która się znajduje w warszawskich sądach przy Alei Solidarności. I tam dostępne są akta po prostu sprawy przeciwko Bogusławowi Baksikowi i jego tak zwanym oszustwom na prezesa, bo tak się nazywa te oszustwa, w których ktoś dzwoni i podając się za prezesa, za czyjegoś zwierzchnika każe przelać pieniądze. Więc tam znajdują się też dane skopiowane przez policję z telefonu komórkowego Macieja W. Wśród nich można znaleźć liczne numery telefoniczne byłych oficerów wojskowych służb specjalnych PRL i Rzeczpospolitej Polskiej. Z niektórymi oficerami tych służb Maciej W. wymieniał przyjazne SMS. W aktach sprawy i w Krajowym Rejestrze Sądowym czytamy również, że Maciej W. był partnerem biznesowym Marka Krzysztofa Wolnego, urodzonego w 1942 roku. Dlaczego to należy odnotować? Otóż według zasobów Instytutu Pamięci Narodowej urodzony 4 sierpnia 1942 roku Marek Krzysztof Wolny to wieloletni oficer Wojskowej Służby Wewnętrznej. Te jego dane włącznie z datą urodzenia są publicznie dostępne, dlatego je podaję. I poproszę teraz naszą realizatorkę Asiator, żeby wrzuciła skan z tak zwanego katalogu internetowego Instytutu Pamięci Narodowej. To jest skan numer 6. Tutaj widać na ekranie, powinien się zaraz nam pojawić. Nie tyle pan, może sam pan Marek Wolny. O tak, już są jego dane. Widzimy, że pan Marek Wolny był funkcjonariuszem Wojskowej Służby Wewnętrznej, czyli Wojskowego Kontrwywiadu i Wojskowej Służby Bezpieczeństwa Komunistycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. To była taka, jakby to powiedzieć, taka hybryda. To był kontrwywiad wojskowy i tajna polityczna żandarmeria. Odpowiednik Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa w Armii, tyle że jeszcze pilniej strzegący swoich sekretów. W latach 81-87 Marek Krzysztof Wolny był zastępcą szefa oddziału WSW w Kielcach. W latach 87-90 kierował różnymi oddziałami warszawskiej centrali WSW. Co łączy pułkownika Wolnego z kontrahentem Baksika, Maciejem W.? Według Krajowego Rejestru Sądowego ten sam urodzony w 1942 roku Marek Krzysztof Wolny w październiku 2009 roku został prezesem zarządu spółek z grupy Pax Invest. To są spółki, które się nazywają w sposób mało oryginalny: Pax Invest, Pax Invest 2, Pax Invest 3, Pax Invest 4. Zanim Wolny został ich prezesem, nazywały się trochę ciekawiej, ponieważ nazywały się na przykład Sowa Bud Urs Bis, Sowa Bud Tertio, Sowa Bud Res Bud Quattro. No i tutaj poproszę o skan numer 7. To jest skan z serwisu Rejestr Informacji Obywatelskiej, rejestr IO, który przekazuje dane z Krajowego Rejestru Sądowego, zawiera dane z Krajowego Rejestru Sądowego. Tutaj widzimy właśnie Marka Krzysztofa Wolnego w spółce Pax Invest 2 w towarzystwie pana Macieja W. Wyglądało to dokładnie tak, że w marcu 2009 roku Maciej W. został jedynym właścicielem trzech z tych spółek, w czerwcu 2009 przejął również czwartą. Zainstalował tam pułkownika Wolnego, byłego pułkownika Komunistycznej Wojskowej Służby Wewnętrznej, jako prezesa we wszystkich tych spółkach. Maciej W. zainstalował pułkownika Wolnego.
Podczas zatrzymania Macieja W. przez policję w związku z tymi oszustwami na prezesa, które opisujemy, okazało się, że Macieja W., kompana Baksika, łączy coś również ze służbami cywilnymi, nie tylko wojskowymi. Gdy policja wyszła do jego domu, Maciej W. powiedział: żądam powiadomienia Andrzeja Kapkowskiego, mojego doradcy. Podał numer telefonu. Według źródeł powszechnie dostępnych generał Andrzej Kapkowski to były komunistyczny kontrwywiadowca, wieloletni pracownik służb specjalnych PRL, funkcjonariusz kontrwywiadu od 1968 roku, a w latach 1996-97 szef Urzędu Ochrony Państwa. Znowu tego samego Urzędu Ochrony Państwa, na który się ciągle w naszej historii natykamy. Urzędu Ochrony Państwa, czyli ówczesnych cywilnych służb specjalnych RP. Zadzwoniłem do generała Kapkowskiego, ponieważ w aktach sprawy był jego numer. To było napisane Andrzej Kapkowski i był numer. Numer, który w swoim telefonie miał Maciej Wójcicki, kompan Baksika. Zadzwoniłem pod ten numer, pytam, czy tu generał Kapkowski. Tak, okazało się, że rozmawiam z tym samym generałem służb specjalnych Andrzejem Kapkowskim, który potwierdził, że pracował w jednej z firm Macieja W., ale tylko przez 2 lata, a poza tym powiedział, nasza znajomość miała charakter towarzyski. Znałem też jego rodzinę. W 2003 roku Życie Warszawy, potem inne media podały, że generał Kapkowski poręczył za elbląskiego biznesmena Romana N., podejrzanego o milionowe wyłudzenia. W latach 90. pan N. dorobił się na tym samym, na czym chciał się dorobić Marek Falenta, słynny bohater afery taśmowej z 2014 roku. Otóż Roman N. importował rosyjski węgiel do Polski. Jak widać, rola rosyjskich importerów rosyjskiego węgla w polskiej polityce i jej podglebiu powinna zostać dokładnie zbadana. Intrygujące powiązania Macieja W. na tym się nie kończą. Z kim firma Macieja W., kompana Baksika w przekrętach na prezesa, z kim jego cypryjska firma Reunerta Holdings Limited robiła interes? Liczne faktury dostępne w aktach sprawy Baksika świadczą, że kontrahentem firmy Macieja W. była singapurska firma Vibes Holding Limited. Pisze się Vibes przez V, nazwę tej firmy. Podczas rewizji w podwarszawskim domu Baksika policja znalazła karteczkę z odręcznie nakreślonym szkicem. I teraz poproszę naszą realizatorkę Asiator o pokazanie szkicu numer 8, to znaczy skanu numer 8. To jest skan numer 8, o właśnie, to on. Ten skan to przedstawia coś, co najprawdopodobniej narysował sam Bogusław Baksik, albo narysował to jeden z kompanów mu ten schemat, a Baksik uznał ten schemat za na tyle istotny, że schował go u siebie w domu. Schemat był zapewne rysowany podczas jakiejś biesiady, ponieważ to, co widzimy, wygląda jak papier firmowy restauracji. Na górze po prawej stronie jest coś, co wygląda jak logo jakiejś restauracji czy karczmy, jest tam napisane we młynie i widzimy, jak tutaj Baksik albo któryś z jego kompanów rozpisał sobie schemat przepływu pieniędzy i papierów wartościowych. Na środku tego jest napisane, widzimy w takim prostokącie, słowo Vibes, czyli Vibes, czytając to z angielska, chodzi rzecz jasna o singapurską firmę Vibes Holding Limited, z której pieniądze miałyby przepływać i wracać do jakiegoś funduszu. A po prawej stronie, na górze, widzimy nazwę firmy Reunerta. Zaraz obok tego fragmentu logo, które widać tam po prawej stronie na górze, zaraz obok tego, nieco niżej i troszeczkę bardziej na lewo, ale ciągle w prawej górnej części obrazu widzimy nazwę Reunerta, czyli nazwę cypryjskiej firmy Macieja W.
Szkic przedstawia schemat przepływów finansowych między kilkoma firmami z Cypru, Singapuru i krajów niemieckojęzycznych, a w centrum tego schematu mamy Vibes Holding Limited. Przyjrzałem się również tej firmie, trochę o niej można znaleźć w aktach sprawy. Okazuje się, że jako przedstawiciel firmy Vibes Holding Limited występował niejaki Elan Eiger, legitymujący się izraelskim paszportem. Niewiele o nim wiadomo, ale możemy się domyślać, że to jeden z izraelskich znajomych Baksika. Uwaga, w aktach sprawy czytamy, że Vibes Holding Limited dysponowała gwarancją bankową wystawioną przez rosyjski Gazprom Bank. Gazprom Bank to trzeci co do wielkości bank Rosji. Jak podaje agencja Reuters, w styczniu 2019 roku prawie połowa, 46% udziałów w Gazprom Banku należała do gigantycznego kremlowskiego koncernu paliwowego Gazprom. Gazprom stanowi jedno z głównych narzędzi biznesowych i politycznych Kremla. Gwarancję Gazprom Banku firma Vibes Holding uzyskała za pośrednictwem firmy LLC Prokomplektacja, zawiadywanej przez niejakiego Aleksieja Dubińskiego, urodzonego w maju 1965 roku pod Karagandą. Wtedy był to Związek Sowiecki, obecnie Kazachstan. Poproszę o skan numer 9. To jest właśnie fragment tej gwarancji, która też znalazła się w aktach sprawy. W aktach sprawy dostępnych w archiwum sądów w Warszawie przy ulicy Solidarności. Czytamy tutaj, że firma Vibes Holding Limited jest reprezentowana przez Izraelczyka Ilana Eigera. Czytamy, że gwarancja jest sprzedawana przez firmę Prokomplektacja, którą reprezentuje pan Aleksiej Dubiński. I poproszę jeszcze, żeby tutaj jakby dopełnić dokumentacji o skan numer 10. Poproszę naszą realizatorkę Asiator, żeby pokazała nam skan numer 10. To jest fragment paszportu pana Aleksieja Dubińskiego, który też się znalazł w aktach sprawy, razem z całą dokumentacją. Ona jest dostępna w archiwum sądowym, więc ja w tej chwili żadnej szczególnej tajemnicy nie zdradzam, ale myślę, że dobrze sobie tutaj popatrzeć na oblicze jegomościa, który przekazał szajce Baksika, czy też bandzie Baksika, jakoś to trzeba nazwać, grupie przestępczej Baksika, przekazał, czy załatwił gwarancję od Gazprom Banku. Dzięki tej gwarancji firmy uczestniczące w tych przekrętach mogły udawać bardziej wiarygodne, ponieważ gwarancja bankowa oznacza, że bank godzi się pokryć czyjś dług lub jego część, gdyby dłużnik nie oddał na czas pieniędzy. Pokazując taką gwarancję, można łatwiej zdobyć zaufanie osoby, od której chce się pożyczyć pieniądze, a przede wszystkim zaufanie firmy czy banku, od którego chce się pożyczyć pieniądze. Zatem gwarancja bankowa może stanowić ułatwienie dla aferzystów, którzy zamierzają wyłudzić duże sumy od swoich ofiar. Warto odnotować, że u Baksika znaleziono nie tylko gwarancję Gazprom Banku, ale także oświadczenie przedstawiciela firmy Vibes Holding Limited, pana Ilana Eigera, który deklaruje na wszelki wypadek, że nie jest agentem żadnych służb specjalnych, ale tylko amerykańskich. Ponieważ mówimy o rzeczach znalezionych w domu Baksika podczas rewizji, te kopie paszportów, te gwarancje, te deklaracje, to wszystko było u niego w domu, wynika z tego, że Baksik w dużej mierze kontrolował globalną działalność całej szajki. W aktach sprawy znajduje się więcej tropów, które wiodą na wschód. W 2013 roku istniała w Belgii spółka o nazwie Techspace Aero, która podobnie jak szwajcarski Vectronics należała do tej samej spółki matki Safran i została oszukana przez kogoś, kto udawał prezesa spółki Safran. W
Wszystko odbyło się zgodnie ze schematem zastosowanym wobec firmy Vectronics, o którym opowiadaliśmy na początku tej części audycji. Tajemniczy oszust, znakomicie imitujący głos prezesa firmy Safran, zadzwonił do TechSpace Aero i nakazał przelanie pieniędzy do Polski. Polecenie zostało potwierdzone mailem od prezesa. Adres mailowy nadawcy różnił się od prawdziwego adresu prezesa spółki Safran tylko jedną literką. Tym razem jednak pieniędzy nie wysłano Baksikowi, przelano je na konto spółki o osobliwej nazwie Warkot Enterprise. Według Krajowego Rejestru Sądowego od 2013 do 2015 roku spółka ta w całości należała do niejakiego Aleksejsa Flamkowsa. Jego nazwisko występuje również w postaci Flamkows. Niewiele o nim wiadomo. Jak się zdaje, robił interesy w Czechach, mieszka w Rydze. Jego nazwisko brzmi jak łotewska wersja rosyjskiego nazwiska Aleksiej Flankow lub Aleksiej Flankowski. W krajach bałtyckich nazwiska rosyjskojęzycznych mieszkańców bywają tak naturalizowane. O tej niezwykłej, malowniczej, można powiedzieć, aferze z Baksikiem w roli głównej za chwilę sobie jeszcze powiemy, ale ja absolutnie muszę sobie znowu zrobić herbaty, żeby nie stracić głosu, więc proszę naszą wspaniałą i cierpliwą realizatorkę Asiator, żeby wrzuciła nam znowu kilka minut muzyki, abyśmy mogli przetrawić te wszystkie informacje i żebym ja mógł napić się herbaty, co również Państwu doradzam. Madonna, polska Madonna, panno z dzieckiem mów, jak ty sobie radzisz nocą wśród złych snów. Madonna, polska Madonna, święto kobiet, czapkę na bakier i polski owie. Damy ci wódki i bilet do kina, kace i smutki i dwóje na szynach. Madonno, Madonno, polska Madonna. I niedorzecznie małe pieniądze. Damy ci bełkot i stracha w polu, a dla małego miejsce w przedszkolu.
się w tobie litania smutna. Sen cię otuli jak łaska boska, Polska Madonno, Madonno Polska. Sen ci daruje szminkę francuską, piersi okryjesz karłatną bluzką. Sen ci daruje nadzieję błonną, Madonno. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy. Opowiadamy o niezwykłych przygodach Bogusława Baksika, słynnego dzięki swoim aferom z lat 90., ale jakby to powiedzieć, nieskładającym broni i nadal wykonującym niezwykłe przekręty również w naszych czasach. Opowiadamy o tak zwanych oszustwach na prezesa, których mózgiem był Baksik. Tajemnicze osoby podające się za prezesów wielkich firm dzwoniły do swoich podwładnych i nakazywały im przelewanie pieniędzy na konto Baksika, który te pieniądze później wysyłał na Cypr i hen do Singapuru, a jednak został na tym złapany. I gdy polska prokuratura zaczęła ścigać Baksika za wyłudzenie w Szwajcarii, jako jego pełnomocnik wystąpił mecenas Jerzy Jamka. Tak się składa, że mecenas Jamka w innej sprawie występował jako pełnomocnik jednego z współwłaścicieli grupy Radius. Grupa Radius to deweloperska, to pajęczyna deweloperskich spółek założonych między innymi przez Roberta Szustkowskiego, który swój wkład pieniężny na założenie tej grupy uzyskał pracując dla dwóch kremlowskich mafijnych oligarchów związanych ze wspomnianą wcześniej mafią sądzewską i z rosyjskimi służbami specjalnymi, przede wszystkim z wywiadem wojskowym GRU. Tak się dziwnie składa, że agentem GRU w Izraelu i dobrym znajomym założycieli mafii sądzewskiej był Szabtaj Kałmanowicz, agent GRU, którym z ramienia izraelskich służb zajmował się wysoki funkcjonariusz Szabaku, czyli Shin Bet, izraelskiego kontrwywiadu, Yossi Ginossar. Ten sam Yossi Ginossar współpracował z Baksikiem podczas tak zwanej operacji Most na początku lat 90., czyli podczas przerzucania Żydów ze Związku Sowieckiego do Izraela w dużych ilościach. To były dziesiątki tysięcy osób. I tak się składa, że ten sam Yossi Ginossar później pracował w jednej z izraelskich spółek Gąsiorowskiego i Baksika. Gąsiorowski, przypomnę, to główny partner biznesowy Baksika, razem założyli firmę Artbi. Tak się również składa, że w aktach sprawy Baksika znajduje się warszawski adres jego kompana Macieja W., z którym Baksik robił wspomniane wcześniej oszustwa na prezesa. Otóż Maciej W. mieszkał w Belvedere Residence w Warszawie przy ulicy Sułkowickiej. To sztandarowy apartamentowiec tej samej grupy Radius, założonej przez współpracownika sądzewskiej mafii za pieniądze uzyskane od sądzewskiej mafii. Szefowie grupy Radius traktują ten apartamentowiec jak swoją twierdzę. Po publikacji książki Macierewicz i jego tajemnice osoby związane z grupą Radius wytoczyły mi serię procesów, ponieważ dokładnie opisałem tam ich związki z mafią sądzewską i powiązania z rosyjskimi służbami specjalnymi. Na procesie, podczas procesu jeden ze świadków zeznał, że Szustkowski, współzałożyciel grupy Radius powiązany z mafią sądzewską, na ostatnim piętrze budynku Belvedere Residence przetrzymywał pewnego kontrahenta, który okazał się niepokorny. Świadek powiedział, że Szustkowski zastraszał przetrzymywanego człowieka za pomocą znajdującej się w pomieszczeniu
broni palnej. Warszawskie źródło związane z grupą Radius podaje również, że w poprzednich dekadach dobry znajomy założycieli grupy Radius starał się wspierać Baksika i jego wspólnika Andrzeja Gąsiorowskiego wobec polskich organów ścigania. Te oczywiście powiązania, wspólny prawnik, wspólny adres, wspólny znajomy mogą być incydentalne, ale jest ich trochę za dużo, żeby były incydentalne, tym bardziej, że związana z Baksikiem i jego oszustwami firma Vibes Holding Limited posiadała gwarancję od Gazprom Banku, o czym mówiliśmy wcześniej. A liczne i bardzo lukratywne biznesy łączą Gazprom Bank z kremlowskim oligarchą Aliszerem Usmanowem. Między innymi Usmanow razem z Gazprom Bankiem posiada wiodącą rosyjską firmę internetową Mail.ru Group. A równocześnie Usmanow to wieloletni partner i protektor dwóch innych oligarchów, Andrzeja Skocza i Lwa Kwietnoja. A to ci sami oligarchowie, u których Szustkowski dorobił się na tyle, aby założyć grupę Radius. Współpracował też z nimi na różne inne sposoby. Był przedstawicielem rosyjskiego montaż Spiecbanku, w którego strukturach znajdowali się też ci dwaj oligarchowie, Andrzej Skocz i Lew Kwietny. Dodajmy jeszcze, że Andrzej Skocz właśnie współpracuje z rosyjskim wywiadem wojskowym GRU, którego agentem był wspomniany wcześniej Szabtaj Kałmanowicz, z którym to rosyjskim, wcześniej sowieckim wywiadem wojskowym GRU współpracowały też wojskowe służby PRL, których pułkownikiem był Marek Krzysztof Wolny, prezes w spółkach Macieja W., kompana i wspólnika Bogusława Baksika w jego przekrętach na prezesa. I z tymi wojskowymi służbami PRL związany był również Robert Szustkowski, współzałożyciel grupy Radius, ten sam, który dorobił się u kremlowskich mafijnych oligarchów i dzięki temu mógł założyć grupę Radius, mógł wziąć udział w założeniu deweloperskiej grupy Radius. Związki pana Szustkowskiego z wojskową służbą wewnętrzną były dosyć osobliwe. Został w latach 80. złapany na przemycie, przemycał zegarki do Związku Sowieckiego. Został złapany na granicy, służba bezpieczeństwa odebrała mu paszport, ale niedługo potem mu go oddała, ponieważ wojskowa służba wewnętrzna zainterweniowała. Wojskowi bezpieczniacy poszli do kolegów z cywilnej SB i powiedzieli im, że panu Szustkowskiemu należy oddać paszport. Od tej pory pan Szustkowski odbył serię podróży, na które komunistyczne władze już mu pozwalały. Służba bezpieczeństwa pozwalała mu wyjeżdżać za granicę, nawet do Singapuru. Tyle, że kiedy pan Szustkowski wyjeżdżał, to służba bezpieczeństwa lojalnie informowała wojskową służbę wewnętrzną, że uwaga, wasz człowiek, czy człowiek, którym się interesujecie, pan Szustkowski wyjeżdża. To dosyć niezwykły splot okoliczności i trudno, żeby był całkowicie przypadkowy. Co Baksik i Gąsiorowski, jego kolega, współzałożyciel słynnej spółki ArtB, robią teraz, za czasów dobrej zmiany? Co robili w ciągu ostatnich, ilu to już, 5 lat dobrej zmiany? Co robili nawet w ciągu ostatnich 6-7 lat? O tym sobie za chwilę opowiemy. W tym przypadku mamy więcej informacji na temat Andrzeja Gąsiorowskiego, przyjaciela i współzałożyciela spółki ArtB razem z Baksikiem, ale tak się składa, że w powiązaniach izraelskich pana Gąsiorowskiego wypływają te same osoby, co w przypadku Baksika, dlatego również w tej opowieści o niezwykłych przygodach Baksika opowiemy również o niezwykłej przygodzie jego przyjaciela i wspólnika Andrzeja Gąsiorowskiego za chwilę, ponieważ teraz poprosimy naszą realizatorkę Asiator o ostatnią już w dzisiejszej transmisji przerwę muzyczną.
Przecież, że jestem baranem. Moje stado wyrywa gdzieś do przodu. Ja już dziękuję, ja tu zostaję. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Miło jest widzieć, że też jesteś mała, mała i ładna, ach, jakie to przyjemne. W dotyku też jesteś całkiem miła. Za sobą drzwi zamykamy na klucz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Jeszcze raz. Rozglądam się wokół i taki jest tego skutek, że patrząc w przyszłość, a nie pod nogi, wlazłem niestety w coś nieprzyjemnego. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Mówimy o niezwykłych przygodach Bogusława Baksika, superaferzysty, o przygodach, które nie skończyły się bynajmniej w latach 90. i trwają nadal w czasach dobrej zmiany. Teraz opowiemy o niezwykłej przygodzie jego największego przyjaciela i wspólnika Andrzeja Gąsiorowskiego, z którym Baksik na początku lat 90. założył słynną aferalną spółkę ArtB. Po tym jak opublikowałem artykuły pierwsze na temat Antoniego Macierewicza i jego powiązań z Rosją, zaczęła się ze mną kontaktować pewna osoba z Izraela, która bardzo intensywnie mnie zapraszała do tego kraju. Osoba niezwykła, mowa o człowieku, który był bojownikiem polskiego ruchu oporu, bohaterem żydowskiego i polskiego ruchu oporu przeciwko hitlerowcom, później przeciwko stalinizmowi. Ze stalinowskiej Polski ten człowiek uciekł do Izraela, gdzie został bohaterem Izraela, gdzie walczył w wojnach z Arabami. Ten człowiek jest patriotą polskim i izraelskim, no i ten człowiek był bardzo zaniepokojony tym, że Antoni Macierewicz od paru lat kontaktuje się w Izraelu z przedstawicielami prokremlowskiego lobby.
w tym z ludźmi związanymi z Andrzejem Gąsiorowskim. A dokładnie rzecz biorąc, ludzie związani z Macierewiczem w jego imieniu kontaktowali się z Gąsiorowskim. Przyleciałem do Izraela, żeby się dowiedzieć więcej o tej sprawie, a jeszcze zanim przyleciałem, uzyskałem pewien dosyć niezwykły dokument. Chodzi o list doradcy prawnego Polskiego Ministerstwa Obrony Narodowej do pełnomocnika Kancelarii Premiera Izraela do spraw projektu restytucji mienia żydowskiego. Zatem Ministerstwo Obrony Narodowej, polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, w postaci swego doradcy prawnego wysyła list do Kancelarii Premiera Izraela, a dokładnie do osoby, która w tej kancelarii jest odpowiedzialna za tak zwany projekt restytucji mienia żydowskiego, czyli to, co u nas się nazywa reprywatyzacją, to, co się u nas nazywa przywracaniem mienia ofiar Holokaustu, spadkobiercom ofiar Holokaustu. Dokument nosi datę 5 lipca 2017 roku. Na czele Polskiego Ministerstwa Obrony stał wówczas Antoni Macierewicz. Czas przyjrzeć się temu dokumentowi, albowiem opowiada on niezwykłą historię. Poproszę Asię, naszą realizatorkę, Asiator, żeby pokazała nam teraz skan numer 11. Skan numer 11, już go Państwo widzą. Oto treść, ten skan to jest właśnie ten dokument, oto treść dokumentu. Czytamy, że jako doradca prawny ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza występuje Marcin Dzbański, a dokładnie Kancelaria Prawna Marcin Dzbański. Warszawa 05.07.2017 na ręce czy do rąk Rafiego Eitana, pełnomocnika Kancelarii Premiera Izraela do spraw projektu restytucji mienia żydowskiego. Co pisze pan Dzbański w imieniu Macierewicza do pana Rafiego Eitana? W związku z naszą poprzednią korespondencją przekazuję najnowsze wiadomości o rozwoju spraw związanych z projektem. Wkroczyliśmy w ostatni etap przygotowań do rozpoczęcia alokacji w Polsce pierwszej transzy międzynarodowego finansowania dla międzynarodowej spółki Venture Capital. Szacujemy, że będziemy mogli tego dokonać w najbliższych 3 miesiącach. Część tego finansowania zamierzamy przeznaczyć na polsko-izraelską współpracę w zakresie technologii na podstawie wytycznych podpisanych przez nasze rządy w dniu 22 listopada 2016 roku podczas ostatniej wizyty polskiej premier w Izraelu. Chodzi o Beatę Szydło oczywiście. Ten krok będzie pierwszym krokiem ku utworzeniu polsko-izraelskiej spółki Venture Capital zgodnie z propozycją, którą przedstawiliśmy Wam w zeszłym roku. Gdy tylko dojdzie do alokacji funduszy, nastąpi potrzeba bezpośredniego dialogu w celu ustalenia reguł i warunków programu restytucji. Z poważaniem, adwokat Marcin Dzbański, doradca prawny w Ministerstwie Obrony. Za tym krótkim pismem kryje się cała epopeja. Oto jej bohaterowie. Po pierwsze wiceprezes PiS, ówczesny minister obrony Antoni Macierewicz, którego przedstawiać nie trzeba. Drugą osobą jest zmarły niedawno Rafi Eitan, wieloletni as Mossadu, czyli cywilnego wywiadu Izraela, a później szef izraelskiego wywiadu naukowego, zdymisjonowany za zwerbowanie szpiega Jonathana Pollarda w zaprzyjaźnionych Stanach Zjednoczonych. Jonathan Pollard to ten sam człowiek, który kilka dni temu przestał podlegać wszelkim restrykcjom prawnym w USA, bo wyszedł z więzienia, w listopadzie przestał podlegać restrykcjom prawnym i mógł już swobodnie podróżować, a 30 grudnia ubiegłego roku, czyli sześć dni temu, wyleciał do Izraela, gdzie został oficjalnie przyjęty i przywitany przez premiera Benjamina Netanyahu. Pollard był izraelskim szpiegiem w USA. Zazwyczaj nie werbuje się szpiegów u przyjaciół, albo robi się to bardzo ostrożnie, tak żeby przyjaciele się nie zorientowali i nie wściekli.
Tymczasem pan Rafi Eitan zwerbował Pollarda w Stanach, Amerykanie się zorientowali i oczywiście się wściekli. To, że teraz premier Netanyahu przyjmuje oficjalnie Pollarda, to też jest gest antyamerykański. Zauważmy, że Netanyahu, że Pollard poczekał z powrotem do Stanów i Netanyahu poczekał z uroczystym go przyjęciem wtedy, kiedy już mieli pewność, że władzę straci prorosyjski prezydent Donald Trump, że przejmie władzę Joe Biden, który jest wyznawcą zasad zachodniej demokracji. Nawet można nawet powiedzieć, że wyznawcą, bo o ile wiemy, wyznaje je w sposób głęboki, a mam nadzieję, że będziemy mogli się o tym w ciągu następnych paru lat przekonać. I najwyraźniej Netanyahu nie chciał robić takiej przykrości prorosyjskiemu Trumpowi, Bidenowi, który będzie się Putinowi sprzeciwiał. Taki afront, taki psztyczek Benjamin Netanyahu już bez żadnych skrupułów zrobił. Trudno się temu dziwić, ponieważ Benjamin Netanyahu w Stanach popierał tylko prorosyjskiego Trumpa, natomiast on i jego rząd bardzo intensywnie współpracują i kontaktują się z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Rafi Eitan w następnych latach inwestował na komunistycznej Kubie, a nawet w pewnym momencie udzielił poparcia niemieckiej i faszyzującej partii Alternatywa dla Niemiec. Powiedział do taki apel, jakby wystosował w mediach społecznościowych do tej partii, czy też takie orędzie, wyraził taką nadzieję, o tak. Napisał: mam nadzieję, że staniecie się alternatywą dla całej Europy. To jest dosyć niezwykłe, że as Mossadu, przedstawiciel Izraela, do tego dodajmy człowiek, który miał swój udział w schwytaniu nazistowskiego zbrodniarza Otto Adolfa Eichmanna w Argentynie, że ten sam Rafi Eitan nagle chwali partię, która jest, jeśli nie neonazistowska otwarcie, to jest postnazistowska i gromadzi nostalgików, pogrobowców i dziedziców nazizmu. Już nawet nie faszyzmu, tylko po prostu hitleryzmu w Niemczech. Można to wyjaśnić jednak w dość prosty sposób. Alternatywa dla Niemiec jest nie tylko postnazistowska i po części neonazistowska, ale jest też prokremlowska, więc być może dlatego budzi ciepłe uczucia w panu Eitanie. Eitan był też promotorem projektu HERT, Holocaust Era Asset Restitution Task Force, którego celem było odzyskanie mienia ofiar Holokaustu dla ich spadkobierców. Trzecim bohaterem tej sprawy jest adwokat Marcin Dzbański, który w Izraelu przedstawiał się jako specjalny doradca Macierewicza do spraw utworzenia polsko-izraelskiej spółki eksportującej zaawansowane technologie z Izraela. A czwartym bohaterem tej afery jest najsłynniejszy polski aferzysta lat 90. obok Baksika, jego wielki przyjaciel, przyjaciel i wspólnik Bogusława Baksika z firmy ArtBee, Andrzej Gąsiorowski, który jest wspólnikiem Marcina Dzbańskiego w spółce CEN Investment Europe. I uwaga, uwaga, w tym samym czasie zapowiedział, że będzie wdrażać nowatorskie technologie z Izraela w Polsce. A równocześnie o takim imporcie nowoczesnych technologii związanych jakoś z restytucją mienia ofiar żydowskich pisze pan Marcin Dzbański w swoim piśmie do Rafiego Eitana. Bardzo ciekawe. Więc o co chodziło w tym całym biznesie? Otóż zyski z polsko-izraelskiego przedsięwzięcia, tej spółki Venture Capital, o której pisze Dzbański, najprawdopodobniej kontrolowanego przez Macierewicza jako ministra obrony narodowej, przez Eitana jako przedstawiciela rządu żydowskiego oraz przez Gąsiorowskiego jako z Dzbańskim, którzy mieliby tutaj być inwestorami prywatnymi, a równocześnie Dzbański byłby też przedstawicielem Macierewicza, czyli polskiej strony rządowej. Ten taki biznes z
po części państwowo-izraelski, po części państwowo-polski, po części prywatno-gąsiorowski, ale jak widać tu się mieszają też interesy prywatne i państwowe, skoro Dzbański reprezentuje Macierewicza, równocześnie prywatnie robi biznesy z Gąsiorowskim. Ten niezwykły biznesowy konglomerat miałby sprzedawać technologię izraelską w Polsce albo sprzedawać ją Polakom, aby sprzedawali ją dalej na świecie, bo w Polsce mało jest firm, które stać na najwyższej jakości, najnowocześniejszą technologię z Izraela. Więc ten konglomerat miałby sprzedawać w Polsce i pewnie też dalej na świecie technologię izraelską, a zyski z tej sprzedaży miałyby iść na spłacenie roszczeń spadkobierców polskich ofiar Holokaustu. Tak twierdzi izraelskie źródło najwyższej wiarygodności, od dziesięcioleci wtajemniczone w działania izraelskich rządów, armii i wywiadu. Informacje o przeznaczeniu zysków na spłatę żydowskich roszczeń potwierdza również sposób, w jaki Marcin Dzbański w swoim piśmie tytułuje Rafiego Eitana. Pełnomocnik Kancelarii Premiera Izraela do spraw projektu restytucji mienia żydowskiego. Gdyby zyski z współpracy technologicznej miały pójść na coś innego, Dzbański raczej nie miałby powodu, żeby pisać o tej współpracy do pełnomocnika do spraw restytucji żydowskiego mienia. I to samo wysoce wiarygodne źródło z Izraela informuje, że słynny aferzysta Gąsiorowski interesował się tą właśnie polsko-izraelską spółką technologiczną, którą jego wspólnik Dzbański oraz pan Rafi Eitan, były as Mossadu, mieli powołać pod skrzydłami Antoniego Macierewicza. Informacje te potwierdzają również szumne zapowiedzi Gąsiorowskiego, który w internecie, w mediach mówił, że będzie wdrażał w Polsce nowatorskie technologie z Izraela. I zainteresowanie Gąsiorowskiego spółką Macierewicza, Eitana i Dzbańskiego byłoby zupełnie zrozumiałe, gdyby po spłaceniu roszczeń żydowskich spadkobierców ta spółka przejęła prawa do ich mienia. No a to byłoby na swój sposób logiczne, bo kto płaci, ten dostaje. Wyobraźmy sobie, że na przykład co trzeci dom w warszawskim Śródmieściu kontrolowany jest przez Macierewicza i Rafiego Eitana z Andrzejem Gąsiorowskim, przyjacielem i wspólnikiem Baksika, jako prywatnym partnerem w tym biznesie. Odnotujmy też, że Gąsiorowski na swoim facebookowym profilu promuje osobę i działalność Rafiego Eitana. Najwyraźniej panowie się dobrze znają. Odnotujmy też, że pracujący w Izraelu dla Gąsiorowskiego i Baksika były wysoki oficer kontrwywiadu izraelskiego, wojskowego kontrwywiadu izraelskiego, Yossi Ginossar, o którym już dzisiaj mówiliśmy, zajmował się Szabtajem Kałmanowiczem, szpiegiem GRU w Izraelu. Mówiliśmy o tym, to istotne, ponieważ Kałmanowicz był związany z rodzącą się wówczas mafią sądzewską, a ta ma swoje liczne powiązania, także z Antonim Macierewiczem, opisane w książce Macierewicz i jego tajemnicy. Ale według profesora Robina Tomasa Naylora, eksperta od międzynarodowej gospodarki i przestępczości z kanadyjskiego Uniwersytetu McGill, Kałmanowicz mógł odgrywać jeszcze bardziej pokrętną rolę. Według profesora Naylora izraelscy funkcjonariusze wiedzieli, że Szabtaj Kałmanowicz jest człowiekiem sowieckich służb, jednak tolerowali, a nawet wykorzystywali jego działalność. Mieli używać Kałmanowicza jako pośrednika, który przekazywał Sowietom informacje uzyskane przez izraelskiego szpiega w USA Jonathana Pollarda, tego samego, którego zwerbował Rafi Eitan. Niedoszły partner biznesowy Macierewicza i Gąsiorowskiego w wielkim przekręcie, który przed chwilą opisaliśmy. Kałmanowicz miał przekazywać informacje o charakterze naukowym uzyskane przez Pollarda w USA Sowietom. Dlaczego? Bo Sowieci mieli płacić za te informacje, wypuszczając żydowskich uczonych do Izraela. To można zrozumieć, ponieważ państwo Izrael walczy o życie i wolność wszystkich Żydów na świecie, ale był to jednak duży błąd taktyczny, ponieważ jeżeli
dowiedzieli się o tym, że informacje przekazywane przez Polarda przeciekały nie tylko do Izraela, ale także do Sowietów, to zapewne wpadli w jeszcze większą wściekłość, a to było szkodliwe dla Izraela, ponieważ racja stanu Izraela wymagała wtedy jak najbliższej współpracy z USA. I mamy tutaj, widzimy, jak tutaj się niezwykle zamyka kółko. Pan Yossi Ginossar, który współpracował z Baksikiem i Gąsiorowskim w Polsce, później w Izraelu, równocześnie czuwał najprawdopodobniej nad tym, żeby zwerbowany przez Rafiego Eitana rosyjski szpieg Kałmanowicz przekazywał informacje do Związku Sowieckiego. Później Kałmanowicz zna założycieli mafii sąceskiej, z którymi powiązany jest Macierewicz, z którymi powiązany jest kompan Baksika Maciej W., z którymi powiązani byli zresztą obaj, i Gąsiorowski, i Baksik, chociaż trochę luźniej. I ten sam Rafi Eitan powraca jako partner niedoszły na szczęście Macierewicza i Gąsiorowskiego w wielkiej operacji przejmowania mienia ofiar Holokaustu poprzez sprzedaż technologii izraelskiej w Polsce, albo sprzedawanie jej w Polsce, albo sprzedawanie jej przez Polskę. Sam Marcin Dzbański, który tutaj występuje w podwójnej roli partnera aferzysty Gąsiorowskiego i przedstawiciela Macierewicza, to bardzo tajemnicza postać. Osoby, które przedstawiają się jako byli klienci Dzbańskiego, piszą o nim na przykład tak. Pan Dzbański tworzy miraże o swojej współpracy z tajnymi służbami. Obok niego kręcił się jakiś szemrany koleś, a Dzbański opowiadał, że to były oficer ABW, który pracuje u niego w kancelarii. Na koniec odnotujmy, że w spółce CN Investment Europe, gdzie pan Dzbański i Andrzej Gąsiorowski, kompan Baksika, byli wspólnikami, trzecim wspólnikiem na samym początku był niejaki Moshe Jakow Stern. 4 miesiące później pan Stern opuścił spółkę, swoje udziały przekazał Gąsiorowskiemu. Według brytyjskiego rejestru sądowego pan Moshe Jakow Stern był też wspólnikiem izraelskiego biznesmena Ze'eva Parnesa w spółce Tertius Mundus Ratio Limited. Ten sam Ze'ev Parnes w 2009 roku miał budować w Rosji coś, co rosyjskie media określały jako termochemiczny reaktor. Zatem gdzie nie spojrzymy, na końcu każdego łańcuszka znajdujemy Rosję. I na koniec dodajmy jeszcze, że ksiądz Jegierski udzielił mi wywiadu. Ksiądz Jegierski, który miał nieszczęście robić biznesy z Kornelem Morawieckim, ksiądz Tomasz Jegierski. Miał nieszczęście robić biznesy, a dokładnie dać pożyczkę Kornelowi Morawieckiemu, nieżyjącemu już ojcu premiera Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego, temu samemu Kornelowi Morawieckiemu, który twierdził, że Polska powinna zaprzyjaźnić się z Putinem. I gdy ksiądz Jegierski próbował odzyskać tę pożyczkę, Morawiecki nie chciał mu tych pieniędzy oddać, zaczął się w sposób bardzo ofensywny bronić, a w przekrętach Kornelowi Morawieckiemu pomagał Bogusław Baksik. Kornel Morawiecki starał się ratować aferalną firmę Getback, również powiązaną ze Wschodem, co zostało dokładnie opisane i udokumentowane w książce Morawiecki i jego tajemnice. A Baksik biegał po Warszawie, jak mówi ksiądz Tomasz Jegierski, i próbował załatwić pieniądze dla Getback, bo firma potrzebowała miliarda złotych, aby załatać dziurę biznesową. I w tym samym czasie Baksik obiecał księdzu Jegierskiemu, że mu odda 96 tysięcy złotych, czyli dług Kornela Morawieckiego. Warunkiem było jednak to, że ksiądz Tomasz Jegierski miałby odwołać wszystko, co powiedział o nieuczciwości Kornela Morawieckiego. Miałby powiedzieć, że się pomylił, że Kornel Morawiecki to najlepszy z ludzi. Ksiądz Tomasz Jegierski to przykład akurat takiego księdza katolickiego, dla którego prawda jest ważna. Jak wiemy, niestety, nie wszyscy księża katoliccy są tacy i
nietransparentności Kościoła katolickiego stanowi raczej znakomite tło dla przekrętów, a nawet dla zbrodni, jak w przypadku pedofilii. Ale ksiądz Tomasz Jegierski walczy również z pedofilią i walczy o prawdę, więc odmówił przyjęcia pieniędzy w zamian za kłamstwo, które byłoby korzystne dla Kornela Morawieckiego. Również w tej sprawie nitki, które od niej odchodzą w bok, odchodzą w prawy bok mapy, czyli na wschód. Getbeck był powiązany z postsowieckim wschodem, Kornel Morawiecki był jawnym zwolennikiem Putina, Mateusz Morawiecki ma liczne powiązania z postsowieckim wschodem, opisane w książce Morawiecki i jego tajemnice. Przekroczyłem już dzisiaj trochę czas, no ale Bogusław Baksik i jego koledzy życiorysy i interesy mają tak niezwykłe i bujne, że trudno o nich opowiedzieć w 2 godziny. Domyślam się, że byłoby to dla Państwa ulgą, myślicie, że byłoby dla Was ulgą, gdybym pokazał teraz mapę tych wszystkich powiązań. Może by to coś pomogło, ale byłaby to mapa złożona, skomplikowana i należałoby się jej przyglądać przez kolejną godzinę. Niestety tak wyglądają w naszych czasach sieci wpływu i dlatego tak trudno jest z nimi walczyć. Na szczęście ten film, który ta transmisja, którą teraz oglądacie, za chwilę się skończy i stanie się filmem. Filmem, który będziecie mogli sobie na spokojnie też odtworzyć i posłuchać go jeszcze raz, żeby nie zagubić się w tych wszystkich powiązaniach, które opisałem. Filmem, który możecie też wysłać znajomym w postaci linku, do czego serdecznie zachęcam. I zanim się jeszcze pożegnam, poproszę naszą realizatorkę Asiator, żeby wrzuciła nam ostatni skan, zupełnie niezwiązany ze sprawą Bogusława Baksika. Poprosił mnie redaktor Jacek Żakowski, który bardzo dużo robi i naraża się też na przykrości czasem, żeby nagłaśniać rosyjskie powiązania PiS. Domyślam się, redaktor Żakowski ma swoich fanów, ma swoich przeciwników. Domyślam się, że nie wszyscy tutaj, którzy nas słuchają, są fanami redaktora Żakowskiego. Ja też czasem bywam krytyczny, natomiast uważam go za znakomitego publicystę i jestem przede wszystkim mu ogromnie wdzięczny za to, że walczy o prawdę, walczy o to, żebyśmy wyjęli głowę z piasku i zaczęli mówić głośno o rosyjskich powiązaniach PiS, które są śmiertelnym niebezpieczeństwem dla naszego kraju i dla sąsiadów. Redaktor Żakowski poprosił mnie, żebym zamieścił tutaj plakat. Cały plakat się nie zmieścił, ale zamieszczam fragment. To jest plakat, który reklamuje konkurs na esej, artykuł lub reportaż na temat po pandemii, inny świat, gorszy świat lub lepszy świat. Konkurs jest organizowany przez Fundację Collegium Civitas i Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2021 roku. Prace można nadsyłać do 7 marca 2021 roku, szczegóły na www.conciliumcivitas.pl. No i teraz już naprawdę żegnam się z Państwem z dużym żalem, bo zawsze jest mi z Wami bardzo miło, ale przekroczyłem czas o 8 minut, więc kończę. Dziękuję ogromnie i przypominam jeszcze, że na stronie zrzutka.pl można wesprzeć stypendium otwarte, można wesprzeć zbiórkę otwartą przez wydawnictwo Arbitror, zbiórkę na stypendium dla mnie, ponieważ właśnie piszę książkę o Tadeuszu Rydzyku i stypendium ułatwiłoby mi skoncentrowanie się na tej sprawie, dzięki czemu skończyłbym książkę szybciej. Adres zbiórki to jest zrzutka.pl / z / Rydzyk nieznany łącznie.
albo jeśli ktoś woli krótsze adresy, zrzutka.pl, zrzutka.pl/ENHNPK. No i to już naprawdę koniec, 9 minuta po czasie, więc teraz już macham, żegnam. Ogromnie dziękuję wszystkim, którzy oglądają, komentują, lajkują i udostępniają. Reset Obywatelski.